Cześć, zrobimy wam film. Długo nas nie było, więc zrobimy taki film z koszenia soi. Kosimy soję na tym naszym największym kawałku, tym 14 hektarowym. To była posiana cała soja na całym kawałku, ale pogodę mamy jaką mamy w tym roku, czyli u nas wody jest opór. Wszystko, większość, naprawdę jest bardzo dużo wody i po prostu obsiekamy to co zostało. Bo widzicie jakie trawy, wszystko to co wymokła soja. Michał wam stawi może teraz zdjęcia z drona jak wyglądała soja dzień po siewie. Jak spadł taki duży deszcz, zasialiśmy chyba w środę, a z czwartku na piątek spadł taki bardzo duży deszcz tutaj i po prostu zalało nam praktycznie całe te pole. Zaraz wam pokażę mniej więcej jak tam się siecze, tam przejdę się do mnie, do brata. Też wam pokażę, tu zmajstrowaliśmy taki wózek do hedera, żeby wozić heder już na wózku, już nie przed kombajnem. To znaczy, taki nasz tata to wymyślił, żeby zrobić już wózek. To jest przerobiony wózek od polskiego kombajna. Widać, że po ten zrobiliśmy po prostu i mamy teraz swój taki wózek, że wozimy ten header. Tutaj widzicie, mamy liny. New Holland przywiózł wózek, żeby w razie czego ciągnąć kombajn, jak przytonie, bo wczoraj przytonął nam 3 razy. Case jest tą małą przyczepą, bo wczoraj żeśmy tutaj zesiekli praktycznie całą tą 12, tak dość dobrze doładowaną, więc jak jesteśmy zadowoleni. No tu mamy soję, już to co on usieka, po prostu tak tonę do zbiornika, półtorej przyjeżdża, wypróżnia się i jedzie z powrotem. No widzicie jak tam, tego dobrze widać jak on tam się morduje z tym. Tutaj wam przejdę, pokażę jak żeśmy tu, bo tu wczoraj żeśmy to okosili, widzicie, no że jest gdzie nie gdzie, o. Nawet twardo jest, bo tu ciągnikiem kombajnem się jeździło i ten za chwilę wam pokażę jak jest podryte. Tak oscylujemy, że z 7-8 hektarów jest, było zalane. Tak liczymy koło 6. Możliwe było do skoszenia, ale i tak wszystkiego nie skosimy. Michał przed chwilą latał dronem, ale nie nagrał tego. Jak tam po prostu woda w soi stoi, widać z góry. O, przepraszam. O, widzicie już tutaj. Już tu zaczął wczoraj już ryć. O, widzicie, tu wykasza wszystko, no co się da, to wykasza. No, my też mamy kombajn, 26 koło. Koło tak od polskiego kombajna, no ale. Ale sobie radzi, no to John Deere, to John Deere. Nie polski, super. Kto ma Supra, to wie, jakby tu wjechał kosić, to by nie nadążał tych półosiek wymieniać. No tutaj widzicie, no tutaj nie utonął wczoraj ani razu. Utonął dopiero, o, gdzieś tam. Tutaj widzicie, tutaj się wrył, ale wyjeżdżał. No ale co się da, to naprawdę obkasza. Gdzie tu są takie to, no tam. Tam jest bardzo duży kawałek po prostu, co jest. Tam nie ma nic, tam wszystko wymokło, tam woda stoi do tej pory. Tam co podeschło, co po tym deszczu podeschło, co chcieliśmy to przesiać, to znowu przywaliło deszczem. I już, no widzicie, tu jest trochę bardziej tak zjeżdżone. Nie mieliśmy wczoraj kamerki, żeby wam to nagrać. No i widzicie, tutaj jest też zryte, ale kosił to całe bez problemu. O, teraz się jeszcze z tamtej strony przesieka, tutaj podejdzie i po prostu ten podjedzie, tutaj też będzie kosił. No soja jaka jest, to jest, to jest odmiana Governor. Było wszystko tak jak trzeba i była zaprawiona i naprawdę i posiana, wszystko i od razu był oprys przeschodowy zrobiony, wszystko, no naprawdę. I przyszedł ten deszcz, zalał, no nie wiem co będzie widać z kamerki, o. Tam już widzicie, tam już jest same trawy. No i po prostu. A Paweł próbuje to, jak najwięcej próbujemy skosić, no żeby coś uratować, żeby to jakieś wkłady też tu były niemałe, żeby to posiać. No chcemy to uratować, no. Sami wiecie teraz, że ogólnie zboża trochę zdrożały w stosunku do tamtego roku, od tej pory. Ale za to ceny środków do produkcji zbóż, mówię o nawozach, nawet nasionach,
Chociaż nasiona nie tak bardzo, bo pszenicę kupowaliśmy z Qualifica, to jeszcze nie jest jakiś taki bardzo drogi, gdzieś tam w granicach 2000 za tonę. Jeszcze nie było jakiejś tam tragedii, ale nawozy to no to jest tragedia, no żeby za mocznik 3600 płacić, no to już jest tragedia, no po prostu, no nie wiem jak to będzie teraz, no, bo teraz jest fajnie, bo co posiali, pokupowali nawóz na wiosnę, no niby zboża droższe, bo sprzedaje się, że się więcej kasy zarobi, ale to jest takie złudne, że głowa mała, bo to jest taka duża inflacja, to wszystko zżera, sami widzimy, nawet widzimy po olejach, częściach do maszyn, jak się wymieniało teraz oleje w ciągnikach, w skrzyni, to wszystko wymieniałem 3 lata temu i chyba jest 600-700 zł różnicy na fakturze, a te same wszystko było wzięte, więc po prostu jest masakra. Ceny maszyn tak samo codziennie wręcz kurde idą do góry. Za niedługo byle jaki kombajn taki, żeby był w miarę, co teraz kosztuje 500 000, będzie trzeba dać milion. To jest jeszcze też, nie dość, że kombajn kosztuje milion, to jeszcze na rok gwarancję dają. To się wszystko też już takie jakościowo nie jest jak tu kiedyś, no po prostu ciekawie się to wszystko zapowiada, no. Zobaczymy, ukosimy soję. Może wam coś pokręcimy później z jakichś tych siewów, może zboża się coś uda posiać, no bo też chcemy coś z pszenicy posiać. Jakiś nowy nabytek też będzie. Coś tam mamy z nowych nabytków. Też uszczuplił się nam park, chodzi o drugi pług, ten Kuna. Został sprzedany ze względu takiego po prostu, że za mało pracował, a za dużo stał i bez sensu go było po prostu trzymać. Lepiej te pieniądze w jakąś maszynę przeznaczyć, inną, która jest bardziej potrzebna niż to. No. Tak pokrótce wam zwiastuna zrobiłem, co będzie dalej. Na razie sieczemy. Pójdę do kombajna, tam nagram coś z kombajna, jak to wygląda. Soja ogólnie sucha, 12,5%. Mierzyłem, więc jeżeli o to chodzi, to wszystko w porządku, no nie? By tu całe pole było suche, to było fajnie, no ale widzicie co jest. Jeszcze jedną rzecz co wam powiem, i widzicie jak jest nisko skoszone i tak stronki zostają. Strasznie nisko ma stronki, ale i tak się brat stara kusić jak najniżej się da, bo headerem trze o ziemię. No ale co zrobić, no. Nie mamy tego specjalistycznego headera, u nas tutaj znajomy jeden ma. To widzieliśmy po nim, jak kopła pokoszone, no to jest mistrzostwo świata, no ale trzeba, wiecie, nie wszystko można kupić od razu, powoli, nie od razu Kraków zbudowano. Tej plantacji, no wam pokażę jak soja wygląda, o, zobaczcie jak ma nisko strączki już, o zaraz przy ziemi, ale i tak mówię, jak na te warunki, które ona tu miała, ten stres tej wody, z tego wszystkiego, tak jaka jest ładna,
Zobaczymy. O, nie udało się mi fajnie otworzyć. Czekajcie, sekundę, ubiorę na głowę. Otworzymy. Te łuszczyny fajnie jest, nie są po dwa czy ziarka, tak, no ale nie, no ogólnie no zobaczymy jak to skosimy, no nie wiemy ile tego będzie, no idę zobaczyć co tu jest, czy tu się będzie dało się gdzieś nie utopi, no bo miękko jest pod butem czujny, no ale zobaczymy, też miękko było, a to jeszcze widzicie, tu jest jeszcze ładny kawałek. Zobaczymy jak to będzie, może się jeszcze uda skosić wszystko, żeby było posieczone. Widzicie nawet ścieżki, bo jeszcze miał być dawany jakiś, jakieś mikrogranulaty, żeby jej trochę pomógł, że to, no ale deszczy całą tą sprawę zmatał, że tak powiem. No i zostało tylko była posiana, zaprawiona, materiał też był kupiony, taki przeczyszczony, ładny, był zaprawiony, zasiany, do tego było zrobiona doglebówka i było też pryśnięte na chwasty później, poprawka ta jakby druga i no i tak to wygląda, no zobaczmy, no ogólnie tutaj jest bardzo ładna nawet, jak na siew Isarią i naszym Lemkenem, ale no niestety, no ona jeszcze miała dostać jakieś właśnie witaminki, coś tego typu, no ale no nie dało rady, więc tak się cieszymy z tego co mamy. O. Jeszcze trzecia przyczepa, ta nasza, nie będzie taka pełna, mamy skoszone wszystko, tam raz się Paweł zakopał, no ale niestety baterie zostały 3%, nie nagraliśmy i to będzie na tyle dzisiejszego, może coś wpadnie nowego z jakimś nowym nabytkiem albo z czymś, więc dziękujemy za oglądanie i tym akcentem kończymy na dzisiaj. Na razie.